dzisiaj mamy do czynienia z piękną szósteczką 21 roku, plug-in hybrid. Jest blond od przetwornicy DC-DC. Zaraz wam pokażę jaki. Też podczas jazdy sporadycznie u klienta się pojawia komunikat na zegarach związany z ładowaniem mowego akumulatora. Tu już my podłączyliśmy diagnostykę komputerową i mamy taki blond, który brzmi jako przetwornica DC-DC. Czujnik napięcia numer 2, nieprawidłowa wartość. Temu w przypadku tego blendu, zgodnie z diagnostyką oryginalną, to u nas jest tylko jedno rozwiązanie, czyli wymiana całego sterownika. Najprawdopodobniej tym to się skończy, bo ten błąd jest sporadyczny. On nie jest, że tak powiem, stały, temu w diagnostyce to jest dość skomplikowane. Temu, że tak powiem, jeżeli chodzi o naprawę konkretnie tej przetwornicy, no to raczej w to się nie będziemy bawić, też z powodu tego, że z prawdziwym po numerze VIN, jaka jest aktualnie dostępna wersja tego sterownika, i tu w 22 roku już wycofali tą część, która u nas była pierwotnie, taka z literką B na końcu, i teraz jest już nowa rewizja z literką D na końcu. I już zdążyłem sprawdzić na Allegro. Są takie przetwornice już z nowszą rewizją, z literką D. Też nie kosztuje jakieś kosmiczne pieniędzy. 1000 zł kosztuje taka przetwornica z trochę tam uszkodzoną kostką, którą da się przełożyć ze starego naszego inwertera w całości. I ogólnie to jest taki zespół całej elektroniki wysokonapięciowej w tym modulu. U nas tu jest przetwornica DC-DC i główny inwerter, i ogólnie wszystko, co jest związane z zasilaniem sieci wysokonapięciowej. No tak to wygląda. Temu teraz też będziemy dodatkowo podnosić siatkę na podnośniku, po prostu wizualnie ocenimy, czy nie ma jakichś tam uszkodzeń mechanicznych pod spodem z tą przetwornicą. Jeżeli wizualnie ona będzie ładna, no to w takim razie po prostu zamawiamy nową przetwornicę, wymieniamy, dopisujemy online do aftka, wgrywamy ostatni oryginalny soft, jaki będzie dostępny, jeżeli będzie dostępny, tak, bo też sprawdzi wam ten inwerter, co jest tu nas zamontowany, jaka jest aktualna dostępna wersja oprogramowania. Jest wersja 0.1.0.2 i akurat taką samą wersję my też mamy w naszym sterowniku, już wam pokazuję. I u nas też jest wersja 1.0.2, czyli żadnych aktualizacji na tą chwilę na ten inwerter nie ma, temu też próby przeprogramowania nie będziemy dokonywać, bo to nie ma sensu, bo nie ma czegoś aktualizowanego. No dalej wam pokażemy, jak gdzie ta przetwornica jest pod spodem zamontowana, i będziemy krok po kroku pokazywać tą wymianę i dopisywanie. Tak aftka wygląda pod spodem. Sporo jest różnych osłon. Tu są u nas przewody wysokonapięciowe. I tu lecą u nas tu do naszej głównej przetwornicy. Tu ona się znajduje. Też fajnie takie jest wzmocnienie tu i tu. Temu ściągamy nasze wszystkie osłonki i będziemy wyjmować przetwornicę. W takim przytulnym miejscu się mieści główna bateria trakcyjna. Też tu mamy wspomagający 12-woltowy akumulator. Temu tak to dobrze jest schowane. Moim zdaniem wygląda fajnie. No też w odróżnieniu od Mercedesa ta klema pulsowa jest zabezpieczona takim plasticzkiem okrągłym i też dodatkowo jest naniesiony wosk. Choć to się znajduje pod spodem aftka i trafia tam jakiś brud, no to ta klema jeszcze jest mniej więcej rozsądnie zabezpieczona. Bo jak robiliśmy Mercedesa E-klasy 2019 rocznik, no to tam ta klema zupełnie nie była zabezpieczona, tylko to leciutka taka osłona plastikowa, która tak naprawdę
od niczego nie chroniła. Temu Audi tak naprawdę jest zrobione lepiej. No już prawie zdemontowałem nasz inwerter. Tu mamy przewody od silnika elektrycznego. Raz, dwa, trzy. Ten przewód mamy od sprzężarki klimy. Ten przewód mamy od baterii trakcyjnej. Tu mamy plus przekręcanej. Taki, tak wygląda, od 12-voltowego akumulatora. To u nas masa jest przekręcana. No i tu właśnie wejście na płyn chłodniczy i wyjście. Temu też zdemontowałem takie wzmocnienie, które tu jest na nadwozie po tej stronie, żeby kable można było tak wyważyć. I teraz w taki sposób po prostu wyciągnę przetwornicę i te kable od góry zdemontuję. Temu tak to wygląda. No i demontowałem nasz inwerterek. Teraz wszystkie te mocowanie, przewody i tak dalej przeniesiemy na nasz nowy używany i będziemy zakładać do ławka. To właśnie u nas w tym miejscu ten inwerterek się znajduje. Tak wygląda bez niego. Temu taki kompaktowy się mieści. Jest dobrze. Oryginalnie to jest klema zabezpieczona woskiem. Ja to zrobiłem takim sprayem z dodatkiem cynku, taki ochrona antykorozyjna. Też w jakimś stopniu to powinno pomóc, bo jednak to jest od razu mamy koło, klema plusowa, no to jest bardzo narażone na rdzewienie. Nowo używany inwerter już jest na swoim miejscu, też jak widzimy z literką D. 23 rok produkcji, 7 miesiąc, temu świeżutki. I zaraz zakładamy pokrywę i będziemy włączać, sprawdzać. No, inwerterek jest zamontowany. Aktualnie u nas się świeci czek, bo w inwerterze u nas też siedzi mobilizer. Jeżeli będziemy dokonywać próby odpalania autka, to tak naprawdę radio u nas będzie się świeciło, tak? Czyli niby jest gotowy do jazdy, ale jeżeli włączamy bieg, opuszczamy hamulec, to nigdzie nie jedziemy. Samo do tyłu też nam się nie uda jechać. Temu trzeba wprowadzać inwerter w eksploatację i też adaptować mobilizer. Zaraz to będziemy robić. Co, autko u nas znów na podnośniku, a z jakiego powodu? Czyli nie czekałem na dostępność serweru Audi, żeby online dopisać nasz nowy inwerter, się doczekałem i dostałem odmowę. Spróbowałem jeszcze raz kupić online i jeszcze raz dopisać i znów jest odmowa do pisania. Temu w tym przypadku to trzeba pisać list do Audi z prośbą o tym, żeby po numerze WIN dali zgodę na to dopisanie. Przynajmniej tak się doczytałem w internecie, ale nie mamy tyle czasu i nie chcemy tym się zajmować, temu idziemy w innym kierunku. Wojowym nasz zamontowany inwerter, rozebrałem. To jest nasz oryginalny inwerter, z którym był wgląd. Wojowym, stąd główną płytę sterującą, gdzie akurat znajduje się główny procek i w którym jest akurat oprogramowanie i też nasz immobilizer też tu jest pisany. Temu teraz robimy w taki sposób, że po prostu starą płytę przykładałem do nowego inwertera i mamy nadzieję, że na tej płycie nie ma tego czujniku napięcia, z którym był wgląd. Najprawdopodobniej jest albo tu, albo w jakimś innym miejscu. Mało wiarygodne, że będzie na tej płycie. Temu to powinno zadziałać. Przynajmniej bardzo tego chcę. Temu teraz zamieniamy miejscami i znów montujemy do autka i patrzymy, co nam z tego wyjdzie. Ja po przełożeniu płyty sterującej już wszystko zamontowałem do autka. Odpaliłem, nawet nie kasowałem żadnych błędów, nie podłączałem diagnostykę, już w tej chwili się świeci nam ready, też się nie świeci nam save ten tryb, kiedy jest ochrona komponentów albo problem z immobilizerem. Temu teraz włączam bieg, pokazuję wam, że autko jedzie op, do tyłu, do przodu.
No i co, teraz została długoterminowa jazda testowa, już właśnie przez klienta, bo ten błąd był sporadyczny. Musi pojeździć tam przynajmniej ze 3-4 dni, wtedy już będzie wiadomo, czy ten czujnik napięcia od przetwornicy DC-DC, czy on był na tej płycie, którą my podmieniliśmy, czy on był w innych podzespołach, co zostały w tym inwerterze nowo kupionym. Mam nadzieję oczywiście, że to jest druga opcja i że to wszystko miało sens. Ale tak naprawdę moim zdaniem raczej ten czujnik się znajdował akurat w podzespołach, które nie było podmieniane. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak? Temu mam pozytywne nastawienie. Teraz damy 10-15 minut, żeby autko po prostu na ready u nas postawa, potem sprawdzimy jeszcze raz poziom płynu chłodniczego, ewentualnie trochę dolamy i można wydawać apko. Taka sprawa. Teraz otworzyłem nasz sterownik inwerter i też pokażę, że numer jest taki jakby wcześniej z literką B. Z literką B tu. Wersja oprogramowania też taka sama. Wszystko z powodu tego, że płyta sterująca u nas odpowiednio jest oryginalna z apka. Temu tu żadnych zmian nie mamy, chociaż na obudowie u nas z literką D, tak temu niby tak naprawdę nic z zatkiem nie było. Też wam pokażę, że w tym sterowniku też żadnych błędów aktualnie nie mamy. Jest na pusto. Mamy nadzieję, że takie zostanie. Ruszamy w drogę na testowanie. No i zrobiliśmy krótką jazdę testową i od razu się okazało, że jednak mamy zapowietrzone układ chłodzenia. Temu po raz kolejny upewniamy się w tym, że nie ma takiej opcji, żeby trochę się zlało naszego płynu przy jakiejkolwiek wymianie jakiegokolwiek modułu. Temu zawsze trzeba całkowicie spuszczać ten płyn chłodniczy i dawać ciśnienie w zbiorniczek i po prostu na nowo pod próżnią zalewać już płyn chłodniczy. I taka opcja, żeby tam trochę dolać w zbiorniczek i mieć nadzieję, że to przejdzie, to po raz kolejny się upewniamy, że to nie działa, bo te systemy chłodzenia układu hybrydowego aktualnie dość skomplikowane, są różne zawory, nawet czasami dwie, trzy pompki może występować temu. Tak po prostu się nie da to odpowietrzyć podczas jazdy i tam kolejnym dolewaniem płynu, tylko i wyłącznie całkowite spuszczanie i zalanie pod próżnią temu.